tulipany. Akurat od prezydenta miasta dostałam. 760 tulipanów 8 marca trafiło do mieszkanek Wodzisławia Śląskiego. Liczba nieprzypadkowa. To także jest kolejna okazja, żeby świętować 760-lecie Wodzisławia Śląskiego. Kwiaty kobietom w dniu ich święta wręczali m.in. strażnicy miejscy, wodzik, czyli miejska maskotka, oraz prezydent Mieczysław Kieca. Dużo optymizmu, zdrowia, uśmiechu i tego, żeby po prostu z nami były, bo bez tak wspaniałych kobiet nie byłoby tak wspaniałego miasta i tak wspaniałego życia. Rok 2017 w Wodzisławiu Śląskim będzie upływał pod znakiem remontów dróg. To nie będzie łatwy rok, ale to jest dobra informacja dla kierowców. Oczekiwane projekty przebudowy i remontu dróg w Wodzisławiu Śląskim będą realizowane w bardzo dużym zakresie, zresztą zgodnie z programem rozwoju sieci drogowej, który przyjęliśmy na 3 lata. Największy projekt to przebudowa ulicy Matuszczyka na odcinkach sąsiadujących z wiaduktem. To dobra wiadomość ze względu na poprawę stanu nawierzchni, budowę nowych zatok autobusowych, ale również zabezpieczenie akustyczne w postaci ekranów, zarówno dla osiedla 30-lecia, jak i dla Dąbrówki. Prace na Matuszczyka mają rozpocząć się początkiem kwietnia. W trakcie pracy ruch będzie odbywał się tylko jednym pasem. W całości zostanie także przebudowana ulica Młodzieżowa. Urząd Marszałkowski zabezpieczył na ten cel niemal 24 miliony złotych. To szczególnie istotny odcinek drogowy, ponieważ to była droga wojewódzka zaliczana do stanu jednego z najgorszych na terenie miasta. Przebudowa ma być prowadzona w cyklu dwuletnim. Ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć w roku kolejnym. Droga będzie zamykana odcinkami na całości szerokości i poprowadzone zostaną objazdy. Choć dla Wodzisławia Śląskiego zrobili naprawdę wiele, ich nazwiska często nie są znane mieszkańcom. Stąd pomysł na wyjątkową wystawę. W Wodzisławskim Muzeum miał miejsce wernisaż wystawy Poczet Zasłużonych Wodzisławian. Jest to jak najlepsza okazja, żeby w roku jubileuszu 760-lecia miasta zrobić przegląd osób, które zasłużyły się dla Wodzisławia, które zapisały się w jakiś sposób istotny w historii Wodzisławia. Na ekspozycji znalazło się 40 obrazów portretów. Autorem pracy jest pochodzący z Marklowic Marcin Uliarczyk. Portrety właśnie były wykonywane na podstawie zdjęć. Było to trudne zadanie. Niektóre portrety były malowane dosłownie po 3-4 razy. Tutaj oprócz tych portretów jeszcze są biogramy tych ludzi, a więc ktoś przyjeżdżający może zobaczyć, kim był Kantorowski czy też Richard Kugele. Wystawę można oglądać do końca maja.